I w takim razie zaczynamy naszą rozmowę. Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole? I przyznam, że ja jestem bardzo ciekawa, dokąd nas ta dzisiejsza rozmowa doprowadzi, bo przygotowując się do tego webinaru, no, zahaczyliśmy o bardzo dużo obszarów. Od tego w ogóle, na ile potrzebujemy mieć te zasady spisane, jeżeli tak, w jakiej formie, co jest potrzebne, żeby one działały, kto powinien je tworzyć, czy jakoś być zaangażowanym w tworzenie tego, ile rzeczy można zrobić dyrektywnie, a ile jednak powinno być wprowadzane oddolnie. I tak sobie pomyślałam, że myślę, że ten temat dlatego jest tak szeroki, że mamy to słowo skutecznie. I teraz, co oznaczają skuteczne zasady? I pomyślałam, że właśnie od tego byśmy mogli zacząć. I przy okazji od razu już zapraszam Państwa do udziału. Dzisiaj prosimy o zadawanie pytań czy dzielenie się swoimi komentarzami, refleksjami na czacie. W ogóle też myślę, że warto, żebyśmy powiedzieli na samym początku, że my dzisiaj nie chcemy występować z jakiegoś miejsca gotowych rozwiązań, tylko właśnie też wspólnego zastanawiania się, przyglądania się bogatym tutaj doświadczeniom Marty i Roberta i reflektowaniu. Zapraszamy do takiego wspólnego reflektowania, z którego może uda nam się wyciągnąć też jakieś rekomendacje, wskazówki, czy być może kolejne pytania do zastanawiania się. I w takim razie ja bym od razu też Państwa zaprosiła do podzielenia się takimi skojarzeniami, bo nie chodzi nam teraz o zbudowanie definicji skutecznych zasad, ale z czym Państwu się kojarzy hasło skuteczne zasady, co jest potrzebne, żeby zasady były skuteczne? Zapraszam do dzielenia się na czacie, a w tym czasie też bym Ciebie może Marto poprosiła o jakąś taką pierwszą refleksję, o czym, wokół czego w ogóle dzisiaj będziemy krążyć. Dzień dobry, w ogóle tak. Bardzo miło mi tutaj gościć, więc na początku właśnie się przywitam. Natomiast, no jak pytasz o to przede wszystkim, co to znaczy skuteczne zasady antydyskryminacyjne, to ja mam jedno skojarzenie, no takie, które działają. Tak, niezależnie od tego, czy będą to zasady, które będą spisane, znaczy nie chciałabym, żeby to były tylko zasady takie, które są spisane, uchwalone, wprowadzone, tak, ale w zasadzie gdzieś tam zapisane na papierze i schowane do szuflady i jakby w ten sposób potraktowane, tylko faktycznie takie, które działają, które są nieodłączną częścią życia szkolnej społeczności, które są troszeczkę wpisane w DNA funkcjonowania konkretnej instytucji. Tu już nam się na czacie pojawiło też, żeby te zasady były uwspólnione i razem wypracowane. Robert, a ty co byś dodał? Dzień dobry Państwu. Też się bardzo cieszę, że tutaj jestem. Natomiast tak jeszcze tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że nie czuję się jakimś tutaj specjalnym ekspertem i bardzo liczę trochę właśnie i na rozmowę, i na to, że tutaj Państwo będą pisać, bo ja też bym się chciał wielu rzeczy po prostu nauczyć i dowiedzieć. Myślę, że to, o czym mówiła Marta i to, o czym Państwo piszą, że wypracowane przede wszystkim wspólnie, ale ja bym tutaj dołożył jeszcze taką jedną rzecz, że tak jak właściwie, no nie chcę nazywać tego dokumentem, ale tak jak właściwie wszystkie wypracowane jakieś tam, czy to będą zasady, czy procedury szkolne, one muszą być przede wszystkim żywe. Z prostej przyczyny, że po prostu no, świat się zmienia, przychodzą nowe osoby do szkoły, pojawiają się nowe problemy. I właściwie no, myślę sobie tak, że każdy dokument, czy cokolwiek stworzymy w szkole, jeżeli on jest i on się w ogóle nie rusza, on jest taki skostniały, on jest tam w ogóle, jest, po prostu jest, no to on jest nieskuteczny, bo problemów, które nie mieliśmy, nie wiem, które mamy dzisiaj, nie mieliśmy ich jeszcze 10 lat temu, więc to jest dla mnie przede wszystkim taki wyznacznik jakichkolwiek tworzenia jakichkolwiek zasad, żeby one były żywe, funkcjonujące i żeby tam na tym pracować, żeby nie wypracować je, tylko pracować z nimi cały czas i nad nimi. Takie ja mam skojarzenie pierwsze.
Czyli też nie takie zasady, które są zapisane raz, wyryte i niezmienne, tylko też takie żywe i cały czas podlegające jakoś tam weryfikacji i aktualizacji. Tak, jak najbardziej. Tutaj jeszcze do tego bym dołożył ten wątek, o którym, tak jak rozmawialiśmy, przygotowując się tutaj trochę do tego webinaru, że też się należy zastanowić właściwie, no bo to jest takie dla mnie trochę niejasne, czemu w ogóle musimy to robić? Wiecie, no, to, o czym rozmawialiśmy, no, czemu my musimy pisać rzeczy, które być może, no, mam nadzieję, że tak jest tutaj dla Państwa wszystkich i dla nas też, że to są rzeczy, które one powinny funkcjonować i być, tak? Czemu my w ogóle. No, przepraszam bardzo, że to powiem, ale po co my musimy teraz ten webinar, jaki jest sens jego bytności tak naprawdę? Nie, bo ja uważam, przepraszam bardzo, ja, wiecie, znacie mnie, trochę zawsze mówię szczerze, ja uważam, że nie powinniśmy, bo ten webinar nie powinien mieć miejsca. Tak samo jak nie powinna istnieć Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Znaczy, chwała jej, że istnieje, ja bardzo pochwalam, natomiast samo to nie powinno w ogóle mieć miejsca. Czemu my o tym musimy rozmawiać i czemu musimy takie zasady jakieś, nie wiem, właśnie tworzyć, wprowadzać? Dla mnie to jest takie niejasne trochę. Okej, rozumiem, że to jest też taka niezgoda na to, że w ogóle takie zjawiska mają miejsce. Czy to jest niezgoda na tworzenie zasad? Nie, no oczywiście, że jakby, wiecie, no, nie powinniśmy tworzyć takich zasad, ponieważ nie powinny istnieć określone zjawiska. No to no dobrze, no, skrót myślowy, to skrót myślowy. Jasne, mam nadzieję, że dobrze zrozumieliśmy Bardzo ten dobrze, skrót bardzo myślowy. dobrze, bardzo I też dobrze. myślę, że w pewnym sensie to się też pojawiło tutaj w odpowiedziach na czacie, że te skuteczne zasady to są też takie zasady, w których każda ze stron jest ich świadoma. I może to jest właśnie ten aspekt, o którym mowa, że może czasami, że potrzebujemy je tworzyć, bo nie mamy takiej pewności, nie żyjemy w świecie, w którym wszyscy mamy tę stuprocentową pewność, że wszyscy jesteśmy świadomi takiego równego traktowania i tworzenia jakoś wspierających relacji i atmosfery, która nam sprzyja, na przykład w szkole wspólnej edukacji. Więc zbierając naszą chmurę tutaj skojarzeń wokół skutecznych zasad, to tak, to ważne, żeby były działające, żeby były one jakoś wpisane w takie DNA szkoły, czyli nie jest to ten papierowy dokument tylko i wyłącznie, ale jest to jakieś funkcjonowanie szkoły, kultura pracy szkoły. Są one wspólnie wypracowane, żywe, jest to cały czas jakaś żywa lista. Każda ze stron jest ich świadoma, a docelowo, tak jak mówi Robert, mają nam pomóc w stworzeniu tego świata, w którym one już nie będą potrzebne i takie webinary nie będą miały miejsca. Więc jako cel dalszy takich zasad. I chciałabym, Marta, ciebie poprosić, idąc tropem, że ty pracujesz w szkole podstawowej, Robert w szkole ponadpodstawowej, więc żeby zacząć też od tego wcześniejszego etapu edukacyjnego, gdzie ty widzisz taki początek właśnie współtworzenia tych zasad, bo też już powiedzieliśmy, że dobrze, żeby one były wspólnie wypracowane, ale współtworzenia też tej świadomości i jak rozumiem też poczucia sensu, że te zasady nam służą i że właśnie one są częścią naszego DNA, tak jak powiedziałaś. Gdzie namierzasz ten początek albo jakie twoje są doświadczenia w tym, od czego ty zaczynasz? Znaczy tak, ja chyba, znaczy to nie jest prosta odpowiedź na to pytanie, ponieważ ja już oczywiście mój mózg otworzył 10 tysięcy potencjalnych ścieżek, którymi można byłoby podążyć. Natomiast wiesz co, ja bym chciała chyba zacząć od tego, że zasadniczo pierwszą rzeczą, która mi się kojarzy, ja przepraszam, mam otwarte okna, dzieci jeżdżą na hulajnodze, no tak się zdarza, więc mogą być tutaj jakieś dźwięki z zewnątrz. Natomiast to, o czym chciałam powiedzieć, to pierwsza rzecz, która mi się tak jawi, jako
taka mocno widoczna, to jest jednak obserwacja przez nauczyciela, nauczycielkę zespołu klasowego. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy dzieci przychodzą do pierwszej klasy, znaczy w ogóle dzieci, dzieci nie widzą pomiędzy sobą różnic w sposób taki pejoratywny, tak? Nie, jakby negatywny. One widzą, że one się różnią, oczywiście, ale nie uznają tego za coś złego. Pytanie teraz, w jakich środowiskach na przykład się wychowują, gdzie są jakie poglądy, jakie postawy zaczynają prezentować na późniejszych etapach kształcenia, tak? I to jest taki moment, od którego należałoby zacząć, czyli od obserwacji. Więc myślę, że to jest istotne. No jeżeli nie wyłapujemy żadnych przejawów dyskryminacji w grupie rówieśniczej, no to wiadomo, że po prostu należy wzmacniać ten proces, tak? I tutaj działać w taki sposób, tak? Czyli integrując, no gdzieś tam będąc jakąś wspólnotą, tak? Ucząc takiej postawy współpracy, współdziałania, wspierania się, jakiejś takiej... powiedzmy przyjaźni między sobą, szacunku i tak dalej, tak? Więc to są tego typu rzeczy. Natomiast no, jeżeli mamy do czynienia jednak tutaj z jakimiś takimi sytuacjami, które nas niepokoją, gdzie dochodzi do zachowań przemocowych, bo ja sobie wyobrażam, zresztą wiem, bo moje doświadczenie wskazuje na to, że nie ma klas, tak, w których nie pojawiłaby się przemoc, czy to będzie przemoc rówieśnicza, czy to będzie przemoc domowa, tak, czy jakakolwiek gdzieś tam inna jej forma. I ona może być ukierunkowana na przykład na to, że jakieś dziecko na przykład rozwija się inaczej niż pozostałe dzieci, tak? Albo na przykład ma inne pochodzenie, inną narodowość, wyznaje inną religię, no i staje się na przykład tutaj osobą, wobec której pojawiają się jakieś żarty, jakieś uszczypliwości, pojawia się już przemoc fizyczna i tak dalej, no to są takie sytuacje, w których absolutnie trzeba reagować. Nie wiem, czy zaczynałabym w klasach pierwszych z dziećmi od spisania zasad stricte antydyskryminacyjnych, bo to z kolei wbija je w takie poczucie, że okej, to skoro tworzymy takie zasady antydyskryminacyjne, to znaczy, że coś już jest nie tak, prawda? Że coś, że na coś musimy zareagować. Bardziej skupiłabym się po prostu na takich zasadach, które mają budować społeczność klasową, które mają uczyć właśnie tego bycia razem. No i nastawiłabym się też przede wszystkim tutaj na bardzo ścisłą współpracę z rodzicami, w ogóle z rodzinami, tak? Z rodzicami, z opiekunami dzieci i młodzieży, bo postawiłabym na szkolenia, na jakieś takie też sytuacje integracyjne, na zbudowanie relacji, oczywiście też nie przekraczanie pewnych granic, tak? Bo umówmy się, że jesteśmy też w jakichś rolach. I myślę, że nie o to chodzi, żeby tutaj jakoś mocno się kumplować, tak, ale jednak mieć taką relację partnerską, a po to, żeby też ustalić, że to dziecko jest naszym dobrem wspólnym. Mówiąc tak, może nie do końca podmiotowo, tak, ale mam nadzieję, że jestem tutaj dobrze zrozumiana. I jeszcze myślę sobie, że takie zasady też u małych dzieci, no to wiadomo, że lepiej oddziałują, jeżeli one są powiedzmy w formie obrazkowej, prawda? Więc myślę, że na przykład wystrój klasy miałby tutaj duże znaczenie. Czyli na przykład, nie wiem, książki, które czytamy dzieciom na przykład, tak, literatura, z którą ją zapoznajemy, to jakie lektury są też dobierane. Myślę, że to jest ważne. Ważne, tak? W momencie, kiedy na przykład mówimy o tym, że dziewczynki mogą być tym, kim chcą, tak? Że chłopcy również mogą być tym, kim chcą, że w zasadzie rodziny mogą wyglądać różnie i że to jest po prostu okej. Więc jeżeli my wprowadzamy już pewną taką filozofię od małego, to te dzieci wzrastają w takiej sytuacji jako w czymś totalnie naturalnym i nie tworzą wtedy barier. Tyle na dzień dobry, zobaczymy, Na dzień dobry. To dalej ja też już tutaj usłyszałam kilka takich praktyk, które już możemy sobie gdzieś tam na wierzch wydobyć. Jedna rzecz, no to jest to, żeby na początku stawiać na obserwację, ale też po prostu na integrację grupy i wzmacniać jakby te zachowania, które wspierają dobre relacje w grupie, ale też z takich już tropię te rekomendacje dla nas, to szkolenia i współpraca z rodzicami i tam może też praca nad zwiększaniem
czy świadomości, czy też po prostu kompetencji i współpracy w tym kierunku. I trzecia rzecz, którą usłyszałam, myślę, że ona też jest bardzo ciekawa i ważna, również na tym etapie tworzenia jakiegoś dokumentu, który miałby funkcjonować w szkole, że tutaj to jest ważne, żeby zasady były spisane czy przedstawione w sposób zrozumiały dla każdej grupy, która jest w szkole. Czyli na przykład, jeżeli tworzymy jakiś dokument, to on nie może być tylko dokumentem, który jest w stanie przeczytać, nie wiem, dyrekcja i kadra pedagogiczna, ale że też staramy się stworzyć formę, którą rozumieją dzieci, czyli na przykład językiem prostym, ilustracjami i jakimiś przykładami, nie wiem, w opowieściach i tak dalej. Bo wspomniałaś też o literaturze. To tak wydobywam. Widzę, że kiwasz głową, więc Tak, tylko ja mam bym nadzieję, że chciała to jeszcze się tutaj zgadza. powiedzieć, że tak, że chodziło mi też o to, że jak na przykład, wiesz, mamy wystrój klasy, tak, czyli jak dzieci są w klasach 1-3, no one z reguły mają swoją salę, tak, w której po prostu są cały czas, to w momencie, kiedy one mają jakieś plakaty wzmacniające, plakaty pokazujące na przykład różne dziedziny życia, że na przykład, nie wiem, dziewczynki mogą grać w piłkę nożną i to jest super, a chłopaki mogą tańczyć w balecie. Wiecie, przepraszam, tak bardzo jaskrawo pokazuję pewien przykład, ale chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, że po prostu wszystkie czynności, których podejmują się maluchy, są naprawdę w porządku. I kiedy one będą żyły naturalnie w takim świecie, to nie będą musiały myśleć o tym, że ktoś czegoś nie może robić z jakiegoś określonego powodu. Tak? Że nic ich nie ogranicza, bo w zasadzie nic ich nie ogranicza, tak? Dobrze, to mamy te prace od początku z młodszymi dzieciakami. A jak jest później? Robert, u ciebie przychodzą Dobrze. już no, nastolatkowie, młode osoby do szkoły z różnymi pewnie wcześniejszymi doświadczeniami. Twoja szkoła też jest jakoś tam specyficzna, już jest to jakiś szczególny profil i. No i jest też już jakiś wybór po prostu tej szkoły ponadpodstawowej, ale nadal tworzy się nowa grupa. No i też jest szkoła, która potrzebuje jakoś funkcjonować i też tworzyć, czy jakoś wspierać te zasady antydyskryminacyjne. To co jest ważne z Twojej perspektywy? Dobrze, może tak. Dodam, że jeszcze kilka tutaj, bo tu się pojawiło kilka wątków. To ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, o czym mówiłyście przed chwilą, o języku. Właściwie każdy dokument szkolny powinien być tworzony w taki sposób. Znaczy, może przesadzam, może nie wszystkie są możliwe, ale na przykład choćby statut szkolny powinien być też zapisany takim językiem, żeby zrozumieć, i też powinien być. Też nie przybierać jakichś form monstrualnych, 150-stronnicowych po prostu dokumentów, w taki sposób, żeby dzieci mogły go przeczytać, czy uczniowie, czy nastolatkowie, dzieci i tak dalej. Żeby one po prostu napisały zrozumiałym językiem, a tymczasem bardzo często to są takie dokumenty, to też w jakiś sposób jest dyskryminujące. No bo skoro jest napisany językiem stricte prawniczym, którego my często nie rozumiemy, że są kopiowane ustawy, no to równocześnie w jakiś sposób. No już ja na przykład nie rozumiem jakichś tam ustępów i muszę sobie to sprawdzać ze słownikiem, a co dopiero z młodzieżą. No ja znowu powiem, ja naprawdę tutaj bardzo jest trudno się znaleźć w tej sytuacji, ponieważ moja szkoła jest dosyć specyficzną szkołą. Pracuję w szkole artystycznej, która szkoła dwa razy wygrała ten ranking szkół przyjaznym osobom LGBT. I z tych problemów, to co Marta powiedziała wcześniej, nie mogę powiedzieć, że ich nie ma, że wiecie, że nie istnieją klasy bez przemocy. Natomiast, jak mówiłyście, w mojej szkole jest dosyć specyficzna atmosfera. Natomiast zastanawiam się, z czego to wynika. Wracając tutaj do Twojego pytania, myślę, że. Też, to jest też istotne, że my musimy się bardzo często, nauczyciele, pogodzić po prostu z pewnego rodzaju porażką. Że nie, znaczy inaczej rzecz ujmując, nie możemy się być nastawieni
Tak ja myślę, tak jak po prostu mi się wydaje, na sukces i na to, że w ogóle nam się wszystko uda i w ogóle będzie super, wspaniale i tam wszyscy będą się w tych klasach, w tych grupach lubić, kochać i tak dalej. Wydaje mi się, że jeżeli doprowadzamy do sytuacji, w której uczniowie się tolerują, lubią, nie pojawiają się jakieś zachowania właśnie dyskryminacyjne czy też agresywne, to już możemy, to już możemy mówić o sukcesie. Nie możemy założyć sobie właśnie takiego w każdej klasie, no tutaj podejrzewam, że osoby, które uczestniczą w webinarze, są osobami, które no, pracują w szkole i zdają sobie sprawę z tego, no w każdej klasie będą tworzyły się mniejsze lub większe, nie wiem, grupy. Więc nie jesteśmy w stanie po prostu, a poza tym nie ma sensu, my też mamy o jakąś tam grupę swoich ludzi znajomych, z którymi się nam dobrze kontaktuje, gorzej, z którymi chcemy przebywać bądź nie. I takie na siłę po prostu tworzenie, to co powiedziała Marta przed chwilą, integracja jak najbardziej tak, ale też nie, wiecie, na siłę, no także za wszelką cenę. I jeszcze mam taką ze swojego doświadczenia uwagę, właśnie związaną z warsztatami integracyjnymi, na którymi byłem ze swoją klasą. Ja jestem teraz wychowawcą klasy drugiej, więc to było 2 lata temu, kiedy była to klasa pierwsza we wrześniu. Pojechaliśmy na takie warsztaty, zorganizowaliśmy takie warsztaty. I bardzo dobrze, że na te warsztaty wzięliśmy fachowca, czyli psychologa i pedagoga. I jeżeli mają Państwo taką możliwość, to ja po prostu doradzam, żeby z takiej możliwości skorzystać. Powiem wprost, gdyby na tym wyjeździe, gdyby na tych warsztatach nie było ze mną fachowca, to ja bym tam poległ i po prostu na samym wejściu bym doprowadził do tego, że ta klasa by była potem rozbita, skłócona i tak dalej. Prowadzone jakieś rzeczy, które są na czuja, bo nam się wydaje, mi się wydawało na przykład, że ojej, ja sobie tutaj poradzę, pracuję już 20 lat w szkole i w ogóle mam rzeczy poogarniane. No nie do końca, bo mogą się pojawić, co mówiliśmy na początku, sytuacje zaskakujące, sytuacje, w których nie byliśmy przygotowani. I ja byłem po prostu, ręka boska czuwała nade mną jakaś wtedy, że sobie to po prostu, że sobie z tym poradziliśmy, a mogliśmy doprowadzić naprawdę do, zamiast do integracji, do zepsucia w ogóle tego na samym starcie. Więc moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby się nie wstydzić tego i nie bać tego, że się czegoś nie wie albo że się coś nie uda. No, w takim kierunku bym też poszedł. I mamy fachowców po to, żeby korzystać z ich, brzydko mówiąc, usług, tak? Marta, czy ty byś chciała tu jeszcze skomentować? Bo czuję też, że już teraz zaopiekowaną tą grupę na początku, kiedy szkoła się zaczyna. Trochę teraz Robert opowiedział o szkole ponadpodstawowej, a jeszcze ta końcówka szkoły podstawowej, czy tam Właśnie. już wchodzi więcej tych tematów, no bo pewnie właśnie im dalej z grupą idziemy w czasie, w rozwoju, w edukacji, tym więcej sytuacji się pojawia, tym więcej pewnie też i konfliktów, ale właśnie być może też sytuacji jakoś tam dyskryminujących może się nam ujawnić. I w takim razie, w którym momencie, jeżeli w ogóle w szkole podstawowej, ty widzisz ten moment, żeby wprowadzać temat już dyskryminacji? Już nie tylko jesteśmy przy tej integracji, wspieraniu relacji i wzmacnianiu tych otwartych postaw, tylko właśnie potrzebujemy powiedzieć też coś twardo i nazywać zjawiska po imieniu. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że zasadniczo, znaczy ja tak, bo powiem ci, żebym nie wyczułaś, bo w momencie, kiedy przestałam mówić, tak, skupiłam się gdzieś tam na początku tej edukacji, natomiast faktycznie szkoły podstawowe, no my nie możemy zapominać też o tym drugim etapie edukacyjnym, tak, czyli klasach 4-8 oczywiście, które są niezwykle istotne, bo to wtedy zaczyna się okres dojrzewania, tak, wchodzą też różne rzeczy jakby tutaj do tego obszaru. Natomiast wiesz co, ja bym chciała powiedzieć, że niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się też starać od
pierwszej klasy, takie postawy, one mogą się pojawić. W związku z tym, moim zdaniem, taką złotą receptą, jeżeli w ogóle jakakolwiek istnieje, jest przede wszystkim reagowanie. Czyli w momencie, kiedy my będziemy świadkiem po prostu jakiejkolwiek sytuacji przemocowej, dyskryminacyjnej, tak? W momencie, kiedy będziemy widzieli, że drugiej osobie dzieje się krzywda, to i jakby jedyne, co możemy zrobić, to możemy zareagować i wytłumaczyć, dlaczego to nie jest w porządku, tak? Przede wszystkim dojść do tego, dlaczego tak się wydarzyło, bo może się okazać, że odkryjemy rzeczy, które dzieją się po prostu negatywne w życiu tego dziecka, które, że tak powiem, postanowiło w jakiś tam niewłaściwy sposób potraktować drugą osobę, a dwa, no w momencie, kiedy zareagujemy, to mamy też szansę po prostu z tym dzieckiem porozmawiać i pokazać mu pewne konsekwencje takich zachowań, prawda, pewnych działań. I myślę, że to reagowanie to jest absolutna podstawa. No z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że różnie z tym bywa. I myślę, że tak jak tutaj siedzą osoby z nami na webinarze i tak jak my tutaj sobie między sobą rozmawiamy, no to wiemy jak jest, tak? Jedna osoba, powiedzmy w cudzysłowie, jest bardziej odważna i zareaguje, tak? A druga uzna, że może to nie jest sprawa, a trzecia może tego nie zrobić, dlatego że nie ma świadomości, czym jest przemoc czy zachowania dyskryminujące innych. Więc myślę, że tu jest taki moment, więc trzeba być bardzo czujnym, trzeba reagować, trzeba cały czas faktycznie być osobą obserwującą, no i czasem też trzeba oczywiście twardo postawić granice, tak, w momencie, kiedy już komuś dzieje się po prostu mocno krzywda. Natomiast to, co tutaj jest też dosyć ważne i to, co mi gdzieś tam po głowie chodzi, to w momencie, kiedy też chciałabym zwrócić uwagę na to, że z reguły otaczamy opieką i jakimś wsparciem i pomocą osoby doświadczające przemocy. W dalszym ciągu nie mamy strategii, takich, no może nie jednej strategii, tak, ale zasadniczo jakichś takich programów pomocowych, tak, programów wsparcia dla osób, które tę przemoc stosują. Bo tak naprawdę, żeby ją zatrzymać, ja mówię, że dyskryminacja jest formą przemocy i to też trzeba jasno nazywać, tak? Więc jakby sytuacją, w której chcielibyśmy przemoc zatrzymać, jest przede wszystkim praca ze sprawcą bądź sprawczynią przemocy, a nie inwestowanie, oczywiście to też jak najbardziej, tak? Ale nie wyłącznie inwestowanie w osoby przemocy doświadczające. Więc myślę, że tutaj jest taka zależność. Oczywiście, wiesz, ja myślę sobie, że współpraca na wielu etapach, to o czym powiedział Robert, jest niezwykle ważne. My w szkołach mamy sojuszników i sojuszniczki, które mogą nam pomóc w działaniach integracyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, prowadzących edukację antydyskryminacyjną. Poza szkołami, uwaga, specjaliści i specjalistki również istnieją, to są organizacje pozarządowe, które mają świetne programy antydyskryminacyjne, warsztaty, mogą udostępniać scenariusze zajęć, są przecież publikacje, to jest coś, o czym też przecież mówił nam tutaj Jasiek na początku, więc to są rzeczy, z których warto po prostu korzystać i gdzieś po prostu badać sytuację, tak, rozmawiać z uczniami i uczennicami, zobaczyć, co jest dla nich w danym momencie jakąś trudnością, co ich ciekawi, czego nie rozumieją, co należałoby im po prostu wytłumaczyć, tak? Bo bardzo dużo postaw dyskryminujących drugą osobę czy postaw przemocowych wynika z niewiedzy. Wiedza daje nam poczucie bezpieczeństwa. Potrafimy się wtedy w świecie jakoś ułożyć, jakoś osadzić, potrafimy się do czegoś ustosunkować, tak? Natomiast w momencie, kiedy tej wiedzy nie mamy, no to trudno nam jest i reagujemy albo postawą atakującą, albo unikamy pewnych sytuacji i to myślę, że to w ten sposób działa. Ja nie wiem, czy do końca odpowiedziałam na twoje pytanie, bo ja z kolei mam tak, że chyba sama nie do końca potrafię się ustosunkować do tego, czy pewne rzeczy powinny być zapisane i wypracowane, czy po prostu pewne rzeczy powinny być procesem. I myślę sobie, że chyba bardziej i bliżej mi jednak do procesu. Widzę, że Robert też tak Tak, bo ja zdecydowanie chciałbym kiwnął tutaj. głową i czuję, że będzie chciał coś powiedzieć. Tak, bo to jest świetne, co tutaj Marta mówi, że to właśnie no, te zapisy. Oczywiście, no wiecie, no i teraz była u mnie koleżanka w klasie, mówi tak, wy macie jeszcze tutaj dalej spisywane te kontrakty. Ja mówię, nie, no nie mamy spisywanych kontraktów, ale takie zasady, które byśmy sobie spisali na tym wyjeździe, o którym mówię, one sobie tam wiszą. Nikomu to nie przeszkadza, ale one tam są. Natomiast rzeczywiście to jest proces. To jest pierwsza sprawa, to jest
to jest proces, a ja jeszcze jakby tutaj łącząc jeszcze, czy nawiązując do tego, o czym mówiłem wcześniej, ja zwracam tylko taką uwagę, że w szkole średniej jeszcze pojawia się dodatkowe, znaczy nie wiem, czy dodatkowe, czy nie, natomiast pojawia się takie niebezpieczeństwo, to jest taki wiek, powiedzmy, kiedy wzrasta zainteresowanie, powiedzmy, bo czasami nie, jakąś polityką i to jest wiek takich niebezpieczeństw po prostu zainteresowania się jakimiś skrajnymi bardzo często, nie wiem, poglądami, jakimiś skrajnymi ideami. I to jest, ja wiem po sobie na przykład, przyznam się teraz, uwaga, jak miałem 19 lat, byłem na spotkaniu z, to, wiecie, to było dawno temu, i to było spotkanie z Januszem Korwinem, i mając lat 19, ja wyszedłem zachwycony z tego. No tak, wiecie, no, to dla mnie to był bardzo mądry człowiek, taki inteligentny. On mnie porwał tym, co on tam wypowiadał, nie wgłębiając się jakby, nie wgłębiając się w to bardziej. I to jest niebezpieczne tutaj. Nie wiem, na ile my nauczyciele mamy na to wpływ, ale myślę, że mamy, ale o to, o czym Marta mówiła, rozmowa, dyskusja, spotykanie się właśnie, tłumaczenie, to jest bardzo ważne. Zresztą ja jestem nauczycielem polskiego i wydaje mi się, że w jakiś sposób jest nam łatwiej. Polonistom jest łatwiej, bo my wbrew temu, jak ta podstawa programowa jest skonstruowana, to my i tak wciąż możemy na tej bazie dyskutować właśnie o postawach. Dyskutować, pokazywać, jakie postawy są wartościowe, jakie postawy są niebezpieczne. I teraz no, przecież nie musimy tego spisywać, że tak się robi. To się po prostu dzieje, to się rozgrywa. Nie mówię tutaj, że uczniowie będą zafascynowani postawą Jana Kochanowskiego jego różnymi poglądami filozoficznymi, ale możemy pokazywać, bo pewne rzeczy są postawy zwyczajnie kulturowe, wpisane w teksty kultury, są uniwersalne i tego nie zmienimy. I pokazywać, czy niebezpieczeństwa, jakie płyną z określonych idei, czy właśnie w jaki sposób w ogóle, w jaki sposób człowiek wpada, manipulowany człowiek wpada w takie, a nie określone mechanizmy i niebezpieczeństwa. To ja tak chciałem dołożyć tutaj. A ja też mogę jeszcze dołożyć. To no już tak. Taki moment, w którym będziemy się uzupełniać. Ale wiesz co, ja myślę sobie, że jeszcze jeżeli chcemy w ogóle gdzieś tam pokazywać dzieciakom świat, to myślę, że już bo mówimy o tym, jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne, a też zapominamy o tym, że takie zasady też już istnieją. I czasem wystarczy po prostu odnieść się do źródła i to jest słuchajcie, no chociażby, nie wiem, artykuł 32 Konstytucji Rzeczpospolitej, który może sobie wisieć w klasie, prawda? I to jest po prostu, wiecie, to jest taki moment, w którym pokazujesz, halo, najważniejszy dokument w naszym kraju, prawda? To jest tu i tu macie taki zapis. To są przepisy prawa. My mamy przepisy prawa, czy to będą przepisy, wiecie, tutaj z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czy to będą na przykład zapisy z kodeksu karnego i tak dalej, ale w ogóle edukacja prawna, tak? Myślę, że jest tutaj niezwykle istotna i myślę, że z dzieciakami w każdym wieku można o tym rozmawiać. Więc to jest tutaj istotne. Ja myślę sobie tak, mamy konwencję o prawach dziecka, powszechną deklarację praw człowieka, to są dokumenty, które obowiązują w naszym kraju. Oczywiście ja wiem, że bywało z tym różnie, jeżeli chodzi o publiczne na przykład wypowiedzi i tak dalej, ale to są przepisy, najważniejsze dokumenty, które obowiązują w naszym kraju i szkoły mogą sobie chcieć, mogą sobie nie chcieć, ale muszą się do nich stosować i myślę, że to jest też ważne, żeby do tego gdzieś tam odsyłać, prawda? Przed, nie wiem, sposób interpretacji niektórych zapisów, co rozumiecie przez to, tak? Spotkania na przykład, wiecie, ze Strażą Miejską czy z Policją, która na przykład powie, co się wydarzy, jeżeli na przykład nie będziecie przestrzegali przepisów prawa, jaką odpowiedzialność prawną już ponosicie, prawda? No mamy tą ustawę szczęsną, nieszczęsną, tak? Maluchy za kraty, oczywiście mówię tutaj taką nazwą zwyczajową, która operowała w mediach, no ale dzieci w wieku 10 lat już mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za różne podejmowane decyzje w swoim życiu. Nie komentuję tego, znaczy nie przemycam tutaj swojej opinii, co ja na ten temat sądzę czy nie sądzę. Ja mówię po prostu o stanie prawnym, który na ten moment obowiązuje. I myślę, że to są takie rzeczy, do których również możemy się gdzieś tam odwoływać. Ale dodam, to jest bardzo ważne, nie po to, żeby straszyć,
nie po to, żeby grozić, tylko po to, żeby dawać wiedzę. Przede wszystkim też po to, żeby uświadomić, bo często jest tak, że ludzie nie wiedzą, młodzi ludzie nie wiedzą, że te dokumenty w ogóle istnieją i nie wiedzą o tym, że mają prawa, tak? Bo zawsze mówi o obowiązki, ale że tam właśnie o praw się bardzo często tutaj nie wskazuje. Ja może, żeby wybrzmiało, bo pojawił się artykuł 32 tutaj na czacie, żeby on nam tutaj wybrzmiał. Wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. I no i właśnie dotykamy tutaj też takiego aspektu dyskryminacji, też przepisów antydyskryminacyjnych, które no, są też takimi bardziej powiedzmy twardymi narzędziami, czyli już jakby nie jesteśmy w tym obszarze kompetencji miękkich, relacji, włączającego języka i tak dalej, tylko jesteśmy w obszarze przepisów i też takich mocniej zdefiniowanych sytuacji, czym jest dyskryminacja bezpośrednia, czym pośrednia, czym są przestępstwa z nienawiści. I może też tutaj warto jest wskazać w ogóle, myśląc o tym, że po co są odrębne zasady, czy w ogóle są potrzebne odrębne zasady antydyskryminacyjne, czemu w ogóle ten temat wprowadzać, jeżeli i tak mamy zasady po prostu takiego dobrego, wzajemnego funkcjonowania. To mamy ten przykład chociażby w prawie karnym, w którym te przestępstwa z nienawiści mają osobne przepisy i też są bardziej karane, między innymi też dlatego, że te przestępstwa kierowane nienawiścią, no oprócz tego, że krzywdzą daną osobę, która doświadczyła tej przemocy, są też skierowane do szerszej grupy społecznej i są w tym sensie bardziej niebezpieczne społecznie. I tu bym was chciała zapytać, może też i o jasne strony, czy właśnie korzyści, ale też takie niebezpieczeństwa wprowadzania zasad antydyskryminacyjnych w szkole tak dyrektywnie. Co może nam to przynieść, w jakich sytuacjach może to jednak być wspierające, rozpocząć jakiś proces, a kiedy może to być, no, nie chcę powiedzieć hamujące, ale wzbudzające opór, czy ewentualnie skończyć się kolejnym dokumentem, który leży i właśnie nikt go nie może zrozumieć, bo jest napisany takim językiem, że nikt tego nie przyswaja. I nikt nigdy się do niego nie odwoła. Więc tutaj, Robert, od ciebie bym zaczęła, a przy okazji też już bym Państwa poprosiła, jeżeli się już pojawiły jakieś pytania albo też refleksje i chcieliby się Państwo podzielić swoimi doświadczeniami czy o coś zapytać, to zapraszam do aktywności na czacie. Ja tutaj będę zerkać i będę też tu wnosić do naszej rozmowy to, co się będzie pojawiało. A teraz, Robert, ciebie o te Jasne. dyrektywne wprowadzanie takich zasad. Znaczy, no przede wszystkim wydaje mi się, to właściwie to chyba wrócimy, tutaj było wyżej, pani Izabela o tym pisała na samym początku. Przecież wszelkie, nie wiem, zasady, dokumenty, jak są stworzone wspólnie, no to odczuwamy wtedy, że włożyliśmy w to coś i to jest nasze. Zrobiliśmy to wspólnie, w związku z tym faktem ja nie mogę powiedzieć, no już pomijałem taką sytuację, nie powiem wtedy tak, zaraz chwileczkę, mnie tutaj nie było, ja w tym nie uczestniczyłem, więc mam to w nosie, a poza tym no, ten mój wkład własny, mówię, kurczę, to jest moje wspólne, znaczy to jest nasze, tak, to jest nasze, to jest wspólnie wypracowane, miałem w to swój wkład, mogłem wypowiedzieć jakieś tam swoje zdanie, no i to jest na pewno
To jest na pewno budujące. Z drugiej strony, no przecież doskonale wiemy, że jak coś jest narzucone odgórnie, to rodzi bunt. Zwłaszcza tak jak mówię, no, ja trochę, może ja teraz się bardzo mylę i może w klasach tych 1-3 też tak jest, ale w szkole średniej to na pewno rodzi bunt. A dlaczego tak jest? A czemu mi ktoś takie rzeczy narzuca? Przecież ja tutaj mam już swoje zdanie. Ja zwracam też tutaj równocześnie uwagę, że w szkole średniej mamy do czynienia, zwłaszcza w tych klasach późniejszych, no, z dorosłymi ludźmi, z pełnoletnimi ludźmi. Więc na przykład może się też zdarzyć taka sytuacja, że ustalanie czegoś z rodzicami, uczeń może powiedzieć: zaraz, chwileczkę, ja sobie nie życzę, żeby w ogóle rodzic uczestniczył w moim procesie, już proces wychowawczy z mojej perspektywy został zakończony. No więc, więc to jest jedna sprawa. Znaczy, to jest ten taki plus tworzenia czegoś jakby od dołu. I zresztą wszelkie działania oddolne, wydaje mi się, mają większą siłę. Z drugiej strony, no pewne rzeczy, tak myślę sobie, teraz już taki poważny, no pewne rzeczy muszą być i koniec, moim zdaniem, tak? I teraz ja co prawda nie wierzę znowu, że one by nie zostały wypracowane od dołu, no ale gdyby nie zostały wypracowane, no to pewne rzeczy powinny zostać postawione jasno. Nie można robić tego, tego i tego. Tutaj już coś pisze pan Aleksander. Dobra, no to ja takie mam tutaj Okej, pomysły, czyli uwagi. tak jak rozumiem, to jest takie uzupełnienie tej myśli o tym, że skuteczne zasady to są te zasady uwspólnione, wspólnie wypracowane, ponieważ one dają nam to poczucie sensu i my się z nimi identyfikujemy, wiemy jak powstały, rozumiemy dlaczego się na nie zgodziliśmy, więc daje to nam większą szansę na to, że, no, że po prostu będziemy ich przestrzegać, bo sami się na nie zgodziliśmy. Z drugiej strony jest to zastrzeżenie w takich sytuacjach, w których wydarza się coś złego, że jednak funkcjonujemy w jakichś ramach, do których być może właśnie można się odwołać już poza te przepisy, poza zasadami czy procedurą jakoś szkolną, że pewnych rzeczy nie wolno robić, pewne rzeczy są też przestępstwem i na niektóre sytuacje nie mamy zgody i szerzej społecznie i w naszej szkole. A coś się tu pojawiło na czacie, to ja przeczytam i może spróbujemy się do tego jakoś odnieść. Co zrobić w sytuacji, jeżeli ktoś stereotypowe wypowiedzi traktuje jako żart i tak się tłumaczy z przejawiania zachowań antydyskryminacyjnych? Mam tu na myśli kadrę pedagogiczną. Ani szkolenia, ani zwykła normalna rozmowa nie działa. Dyrekcja jest głucha na sygnały, a szkoła nie ma wypracowanych metod antydyskryminacyjnych i zamiata sprawę pod dywan. Co można zrobić? Marta zna odpowiedź, podnosi rękę, prosimy. Znaczy, znam odpowiedź. Ja bym chciała w ogóle najpierw tutaj jeszcze Iza Niedźwiecka napisała, że bierzemy za nie odpowiedzialność. To jest to, co chciałam dopowiedzieć do spostrzeżeń i refleksji Roberta właśnie, że przede wszystkim, jeżeli za coś jesteśmy współodpowiedzialni czy współodpowiedzialne, no to wiadomo, że działa to lepiej. To znaczy, że jesteśmy częścią pewnego systemu, tak? I myślę, że to jest tutaj ta partycypacja, właśnie to uwspólnianie i ta większa odpowiedzialność wtedy, która na nas spada, jest istotna. Natomiast co do tego tutaj wpisu, tego pytania, co można zrobić w takiej sytuacji, ja tutaj mam jedną odpowiedź, to jest informacja na piśmie. To już jest taka sytuacja, która, bo wiecie, jakby fajnie możemy sobie mówić też o takich miękkich sytuacjach, tak, że komunikacja, że edukacja, że szkolenia i tak dalej, tak, natomiast jeżeli widzimy, że to nie przynosi efektu, po prostu składamy zawiadomienie czy informację na piśmie, że zaistniało takie, a nie inne zdarzenie i bardzo proszę o reakcję. Uwierzcie mi, że to naprawdę działa. To naprawdę działa, bo to jest dokument, do którego trzeba się jakoś ustosunkować, na który trzeba odpowiedzieć. Mało tego, na pracodawcach, na przykład tutaj, no, być może nie ma procedur antydyskryminacyjnych wypracowanych w szkole. Okej, ale w dalszym ciągu mamy prawo, które obowiązuje.
i którego wszyscy, niezależnie od tego, czy pracujemy w szkole, czy jesteśmy nauczycielami, nauczycielkami, dyrektorami, dyrektorkami i tak dalej, to jakby wszyscy obywatele i obywatelki naszego państwa mają przestrzegać przepisów prawa. W związku z tym, jeżeli one są łamane, to reagujemy. Jeżeli nie reagujemy, znaczy jeżeli reagujemy słownie i to nie działa, jeżeli zwracamy uwagę, jeżeli bezpośrednio rozmawiamy z jakąś osobą i ona w dalszym ciągu nie zmienia swojego postępowania, no to bardzo mi przykro, ale to jest taka sytuacja, w której po prostu składamy pisemne zawiadomienia do dyrektora szkoły i dyrektor szkoły musi się do tego ustosunkować. W zależności od tego, jak się ustosunkuje, to my wtedy będziemy wiedzieli, co robić dalej. I ja bym chciała, żeby to nie było traktowane w kategorii donoszenia, tak, czy jakichś takich historii, bo donoszenie by było, gdybyśmy, wiecie, takie skarżenie, tak, byłoby wtedy, kiedy to by była sytuacja jakaś taka miękka i na przykład nie potrafilibyśmy sobie z nią poradzić sami, nie zrobilibyśmy żadnych działań i tak dalej. A my mówimy o tym, że ktoś komuś robi krzywdę. I to jest sytuacja, w której bezapelacyjnie spoczywa na nas obowiązek reagowania. Tyle. Tak. Ja tutaj mogę jeszcze właśnie do tego, jak najbardziej się z tym, o czym Marta mówi, zgadzam. Mamy nad sobą konstytucję, mamy jeszcze tak poza wszystkim innym, mamy taki zapis w podstawach programowych przecież o działaniach właśnie antydyskryminacyjnych. Natomiast i też druga sprawa, to o czym się. Ja nie lubię też tego określenia, ale taka jest prawda. To jest funkcjonariusz, to się nazywa funkcjonariusz państwowy, pracownik państwowy. To nie jest jakiś pan, powiedzmy sobie, czy pani spotkana przypadkowo na przystanku i głupawe docinki, heheszki. Tylko tutaj jest tego, co wynika z tej wypowiedzi, że to jest powtarzalna sytuacja. I jak najbardziej wiem, że to nie jest wygodne być może, bo nie chcemy bardzo często czymś napisać, bo się boimy konsekwencji, bo to może być, nie wiem, bo to nauczyciel naszych dzieci, bo to kolega, bo to koleżanka i tak dalej, ale czasami w takich sytuacjach, no, jak bardzo by one nie były niekomfortowe, nie mamy wyjścia. A czy możecie tutaj jeszcze jakoś podpowiedzieć, wskazać w sytuacji, w której no, decydujemy się napisać takie pismo do dyrekcji? Rozumiem, że tutaj to też wynika jakoś z funkcjonowania szkoły, że na takie pismo dyrektor musi, czy dyrektorka musi odpowiedzieć i to nas trochę zabezpiecza przed tą sytuacją, o której jest mowa w pytaniu, czyli że no, już nie można tego zamieść pod dywan, bo jest obowiązek udzielenia odpowiedzi. Poprawcie mnie, jeżeli źle tutaj to Prawda, prawda. referuję. To co też w takim piśmie powinno się znaleźć, żebyśmy właśnie byli potraktowani poważnie, żeby też było jakoś jasno wskazane, o co nam chodzi, że to właśnie nie jest donos życzliwej osoby, tylko faktycznie zwracamy uwagę na jakąś sytuację, co się w takim piśmie powinno znaleźć, jako jedna ze ścieżek reakcji, którą tutaj proponujecie. Czy macie tutaj jakieś wskazówki? Rozumiem, że może z głowy jakby jest to trudne udzielić takiej odpowiedzi, ale może macie też takie doświadczenia i bo sobie myślę, że w ogóle napisanie takiego pisma, oprócz tej bariery, że serio będę pisać na kogoś pismo, to jeszcze jest ta umiejętność no, wchodzenia w taką procedurę i w reakcje formalne, które zawsze się też jakimiś swoimi prawami rządzą. Znaczy, nie wiem, czy mogę zacząć. Wiesz co, no, czy co w takim piśmie, tak? No, przede wszystkim fakty, no, opis sytuacji, która miała miejsce, ewentualnie podjęte działania, które po prostu nie przyniosły efektu, i prośba o reakcję, tak? O podjęcie jakichś działań. Ja tutaj też bym unikała takiego sformułowania, że składać na kogoś pismo, bo tu nie chodzi o to, żeby składać na kogoś pismo, tylko żeby zaprzestać pewnym procederom, które po prostu mają miejsce i krzywdzą jakąś konkretną
konkretną osobę, jeżeli jesteśmy świadkami krzywdzenia, jeżeli widzimy, że osoba, której to dotyczy, w jakiś sposób to przeżywa, jest to dla niej trudne, mówi o tym, na przykład ma jakieś trudności związane ze zdrowiem psychicznym z tego tytułu i tak dalej, no, a nie jest w stanie sama na przykład zareagować na to z różnych powodów, no to wydaje mi się, że to jest no, jedyna droga, tak? No bo co w takiej sytuacji? To też nie jest tak, no, to jest to, co Robert powiedział, tak? No, my jesteśmy też osobami, które pełnią też zawód, który ma, no powiedzmy, pewne szczególne wymagania, tak? My jesteśmy oczywiście profesją mocno autonomiczną, jakby podejmujemy pewne decyzje, oczywiście w granicach prawa, tak? Które nas obowiązuje. No ale jednak, wiecie, pod kątem metod, tak? To w jaki sposób pracujemy i tak dalej, jest pewna autonomia. Natomiast no, są pewne zasady, takie uniwersalne i przede wszystkim prawne, które obowiązują nas wszystkich, no, a nauczyciele też pewną, wiecie, no my też podlegamy na przykład, nie wiem, jakimś, na przykład tutaj dyscyplinarne zwolnienie, tak, albo w ogóle może ruszyć jakieś postępowanie dyscyplinarne, na przykład to, w jaki sposób się odnosimy do ucznia, uczennicy, czy także do kolegi, koleżanki z pracy. Więc myślę sobie, ja oczywiście wierzę w to, że takich przykładów jest niedużo, tak, ale no znam też realia szkoły, wiem jak jest, no mamy mobbing na przykład, tak, i on się może przejawiać w różny sposób, niestety przepisy prawa dotyczące mobbingu są w ogóle tak absolutnie niedoskonałe i tak absolutnie do zmiany, że to jest tutaj inny temat. Jeżeli chodzi, no to jest też szczególna sytuacja dotycząca homofobii. Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o przepisy prawa polskiego, no to niestety przestępstwa z nienawiści na tle homofobii, tak, tutaj homofobiczne, no wiemy, jak są traktowane, tak? Nie ma jasnego, klarownego zapisu, że prześladowanie ze względu, tak, czy przemoc ze względu na przykład na orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, no i wówczas no, one są traktowane, no komuś się nie stała krzywda, no to o co chodzi, tak? I możemy sobie kogoś na przykład non-stop wyzywać. A żart, przypominam, jest śmieszny wtedy, kiedy śmieją się dwie osoby. Nie? Wiecie co, ja tak, ja tu jeszcze bym dorzucił. Ja wiem, że to może być już nad wyraz, ale jednak mimo wszystko te podstawy prawne, o których tutaj mówiliśmy, teraz przecież wchodzą, czy chyba nie pamiętam, do końca sierpnia mają wejść wszędzie w tych szkołach te standardy ochrony małoletnich, Tak, do 15 do 17. na przykład. Więc czemu na przykład w takim piśmie choćby do tego się nie odwołać, tak? No, no skoro mamy jakieś dokumenty, czy to tak jak mówię, no, jakikolwiek by nie był, no to dlaczego one nie są wykorzystywane, w jaki sposób one są wykorzystywane, czemu to nie funkcjonuje? No i druga sprawa oczywiście, no być może no, doprowadzenie do sytuacji konfrontacji, no nie chcę, dobra, nie konfrontacji, rozmowy, tak? Złego użyłem sformułowania, rozmowy z nauczycielem, z nauczycielką. Nie wiem, czy czytaliście, teraz był taki, i to nie był tylko jeden przypadek, bo mi też kolega wysłał taki wiersz. Jest Dzień Matki teraz aktualnie i nie wiem, czy widzieliście tam taki wiersz, do czego służy mama. Tak, mogę, no nie, może nie chcę go czytać. Do czego służy mama? I to było. No straszne, to straszny jest ten wierszyk. Do czego służy mama? Do tego, żeby było wyprane, do czego, żeby było wyczyszczone i tak dalej. I na końcu było, że do tego służy mama dobrze oswojona. I to był wierszyk na Dzień Matki, który dzieci miały wygłaszać w klasie bodajże drugiej szkoły podstawowej. No i teraz. No, pani, pani tam, to w Krakowie chyba rzeczy działo, już nie pamiętam teraz. No i pani tłumaczyła, że to była satyra, tak? Trochę tak samo jak tutaj. No okej, no satyra satyrą, tylko nie wydaje mi się, żeby w wieku lat 8 dzieci były w stanie taką satyrę jakby tutaj przejąć. Postaram się znaleźć ten link zaraz i tutaj gdzieś go wkleję. Ale do czego zmierzam? No i tam doszło do takiej sytuacji, że jeden z rodziców udał się na rozmowę do pani po prostu i z nią porozmawiał. I pani, to nie jest tak, że ona się poczuła zaatakowana. Ona po prostu myślała w taki sposób, że to będzie zabawne, że to właśnie będzie satyryczne i tak dalej. I dopiero po rozmowie doszła do takiego punktu, że okej, okay, no dobra, no, przesadziłam, przepraszam, może jeszcze nie teraz. Nie? Wyślę wam zaraz tutaj artykuł na linku.
Ja myślę, że tutaj to jest jeszcze taki wątek, on nam jeszcze dzisiaj nie wybrzmiał, a pamiętam, że go też wcześniej w naszej rozmowie jakoś poruszaliśmy. Nie wiem, czy to jest teraz dobry moment, żeby do tego nawiązać, ale żeby też nie czynić z różnych zapisów szkolnych czy szkolnych. Takiego tematu, który ma nas jakoś tam polaryzować i który mamy traktować tak zero-jedynkowo, że jedno to są przepisy, które właśnie po pierwsze mogą być, czy zasady funkcjonowania, które mogą być do lepiej czy gorzej zapisane, lepszym czy gorszym, powiedzmy, językiem, ale że też za tym wszystkim stoją ludzie, którzy jakoś tam popełniają błędy i że i myślę, że Marta o tym też powiedziała wcześniej, mówiąc o stopniowaniu reakcji, tak, że najpierw gdzieś tam to komunikujemy i dopiero jeżeli widzimy, że osoba ani nie ma reakcji, ani nie ma refleksji, a może wręcz właśnie jeszcze wzmacnia swoje na przykład homofobiczne wypowiedzi, to dopiero wtedy sięgamy po te mocniejsze narzędzia. I tu bym Was chciała właśnie jeszcze o to chwilę dopytać, o te sytuacje, w których jakieś zapisy szkolne stają się takim polaryzującym tematem, a nie tym, co nas jakoś też wzmacnia i wspiera funkcjonowanie społeczności. Robert, masz. Wolałbym nie, bo ja trochę się zgubiłem, Dobrze. szukałem linku tutaj, A, okej, przepraszam. jasne, jasne. Przepraszam. Zacząć, wiesz, ale powiem ci szczerze, że tak kurczę, jakbym miała teraz pomyśleć o tym, co mi tak przychodzi do głowy, co może gdzieś tam polaryzować, bo rozumiem, że mówimy na linii ewentualnie kadra uczniowie, uczennice, prawda? Że to jakby tutaj w tych kategoriach. Wiesz, to mi się tak od razu kojarzy też coś, o czym rozmawialiśmy, przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, czyli między innymi tutaj te rekomendacje razem okazję współtworzyć, prawda? Tam jest taki przekrój różnych zachowań, które mogłyby być faktycznie odbierane jakby skrajnie, tak? Ja myślę, że tutaj takim wątkiem, może on nie jest aż tak bardzo jaskrawy, ale myślę, że dosyć ważny dla dzieciaków i młodzieży, na przykład, nie wiem, sposób ubierania się, prawda? Wygląd, tak? Te ciągłe gdzieś tam walki z kadrą pedagogiczną o to, czy farbować włosy, czy nie farbować, czy kolczyki, czy tatuaże zakrywać, nie zakrywać, czy ubranie takie, czy inne, wiecie, jakby, że to jest, myślę, że takie bardzo bliskie gdzieś tam dzieciakom i młodzieży. No przy czym tutaj to mamy jasne zapisy też bezpośrednio wynikające z ustawy Prawo Oświatowe, tak? To jest bodajże, ja przepraszam, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że artykuł 92, 99 i 100 dotyczący wyglądu, a ewentualnego stroju, tak? Bo strój to jest coś, co szkoła może narzucić, albo na przykład mamy szkoły, w których są mundurki. A wygląd, no to jest absolutnie indywidualna sprawa każdego z nas, tak? Chociaż oczywiście ja tutaj bym rozmawiała z dziećmi i młodzieżą i bardziej bym poszła w tym kierunku pewnego jakiegoś, wiecie, dress code'u, powiedzmy, że jakichś zasad savoir-vivre'u, tak? No jeżeli na przykład do filharmonii nie pójdę w kostiumie kąpielowym, bo umówmy się, no chociaż z drugiej strony czemu nie? No ale powiedzmy, że są pewne zasady, które nas obowiązują i musimy też myśleć o tym, czy wolność też ma swoje granice. I jakby pamiętajmy o tym, tak? Jakby granicą naszej wolności jest przekraczanie wolności drugiej osoby. I myślę sobie, że to jest taka bardzo ważna zasada i o niej musimy pamiętać. I czy niezależnie od tego, czy to będą nasze, nie wiem, poglądy polityczne, nasz światopogląd dotyczący tam różnych jakichś aspektów, wiecie, czy to będą kwestie ubioru, wyglądu, czy czegokolwiek innego, to musimy pamiętać, że jakby nasza wolność też kończy się tam, gdzie jest przekraczana wolność drugiej osoby. I to jest takie bardzo mocne, sztampowe hasło, które mi towarzyszy od wielu lat.
I mówię to też jako osoba, która miała tarcia z kadrą pedagogiczną dotyczącą na przykład swojego wyglądu gdzieś tam w okresie nastoletnim, tak? No bo to też jest taki moment, w którym wyrażamy siebie, budujemy własną tożsamość, odkrywamy to, kim jesteśmy, w którym kierunku podążamy, chcemy się wyróżnić w pewnym momencie w grupie albo wręcz upodobnić do kogoś, tak, żeby gdzieś tam mieć wspólne przeżycia. Więc myślę sobie, że to jest takie, jeśli mogłabym po prostu rozpocząć ten wątek, to chyba tak bym go rozpoczęła. Nie wiem, Robert, tutaj może Tak, już wstanie. złapałem, już tak, już złapałem, o co chodzi. Więc tak, co do stroju, no znowu, specyfika mojej szkoły jest taka, że trochę jest inaczej. Natomiast, co wam powiem, rzeczywiście, szkoła nie może narzucać wyglądu, może narzucić zwłaszcza takie szkoły, no nie wiem, na przykład mundurowe, no to wiadomo, muszą narzucać jakiś tam określony strój. No i ma być też przede wszystkim niestwarzające zagrożenia, chodzi o przepisy bezpieczeństwa, tak? Więc to jest ewidentne i to jest oczywiste. Natomiast powiem wam tak, z perspektywy takiej, że kiedy przychodzą do nas dzieci w klasie pierwszej, w szkole średniej, to zawsze obserwuję coś takiego, że jest po prostu nieprawdopodobne. Nieprawdopodobna jest feria barw, w ogóle strojów, takich, wiecie, wybuchów, to jest wybuch. I potem nie mamy żadnych ograniczeń, żeby była jasność, tak? Trochę to jest takie, trochę takie na granicy, no bo puszczamy, róbcie co chcecie. I potem po prostu się na przykład, no, jeżeli przychodzi dziewczyna w body, tak jak mówisz, no to jednak się zwraca uwagę, że może niekoniecznie, tak? Ale na dobrą sprawę takich granic nie ma. No i okazuje się w pewnym momencie, że to w ten sposób powszednieje, że w klasie drugiej, trzeciej, czwartej zupełnie jest inaczej. Już ten entuzjazm taki, bo ja to czytam w taki sposób, ponieważ w szkole podstawowej jest dużo właśnie tego nie wolno, tego się zabrania, takich ograniczeń i nagle się przychodzi do szkoły średniej i można. No to się robi, wiecie, wszystko się rozgrywa tak w opór. Więc takiego problemu, jeżeli chodzi o ubrania, nie ma. Taką rzeczą polaryzującą i taką rzeczą, która tutaj, no taką dyskusyjną, tak, to jest kwestia imion związanych z osobami trans. I teraz tak, znowu, tutaj być może będzie do tego, tutaj o czym tutaj nie pamiętam pani, czy pan pisała wyżej, no bo jedni nauczyciele powiedzą tak, zaraz, zaraz, ja będę tutaj czytał tak, jak mam zapisane w dzienniku, na liście, koniec, kropka. Drugi powie, że jemu to jest właściwie wszystko jedno i będzie się zwracał do ucznia, uczennicy w taki sposób, jaki ona sobie życzy, a trzeci wymyśli, że, znaczy wymyśli, trzeci powie, że potrzebuje mieć na to odpowiedni dokument, który będzie potwierdzał takie, a nie inne, taką, a nie inną płeć. No i to są takie rzeczy, które tutaj są u mnie aktualnie, znaczy aktualnie u mnie są bardzo, czy w szkole średniej, wydaje mi się, że są dyskusyjne. Tak, tak, i to jest tutaj takie. A to ja bym Związane. dopytała tylko, Tak. czy wy, przez to, że jest to jakoś dyskusyjny temat, jako szkoła czujecie, nie wiem, potrzebę, albo już to robicie, albo właśnie nie chcecie wypracować sobie jakiś swój standard szkolny, do którego prosilibyście dostosować, żeby kadra pedagogiczna cała się dostosowała, że jest to zapisane po prostu w jakoś tam funkcjonowaniu zasadach szkolnych, że w takich sytuacjach postępujemy tak albo inaczej, czy właśnie nie decydujecie się na takie rozwiązanie i jednak jest to cały czas jakoś tam w negocjacji i decyzji poszczególnych osób. Problem polega na tym, o czym już też Marta poniekąd wspominała, że pewne rzeczy są nieuregulowane i wszystko znowu. Przyjedzie pani psycholożka, specjalistka w tej dziedzinie i powie, że ma być tak. I powiedzmy, że mi to odpowiada, znaczy, bo to jest jakby zgodne z tym, co ja wiem, co uważam i co gdzieś tam przeczytałem. I będę postępował w ten sposób, bo to jest zgodne ze mną. Ale potem przyjedzie znowu pani, nie wiem,
Żeby była jasność, nie mówię o konkretnej osobie, o konkretnych przypadkach, tylko daję taki trochę z czapy. Na przykład przyjedzie, dajmy na to, pani wizytator, czy pani kurator, czy jakaś inna i powie, że zgodnie z przepisami to jest zupełnie odwrotnie. I teraz no znowu wypracowanie takich zasad jest bardzo trudne. I okej, okay, tak, masz rację, dobrze by było iść w takim kierunku i w takim kierunku działać, no ale z drugiej strony te przepisy są niejasne w tym zakresie. I jeszcze do tego dokładam sprawę rodziców. Bo tutaj, no, o ile mamy do czynienia z osobami pełnoletnimi, to problemów nie mam, ale jeżeli mam do czynienia z osobą, która ma lat 16, to też dochodzi tutaj problem rodziców. Ale czytam tutaj, pisze pan, ja tutaj to, co napisał pan Aleksander, ja nie widzę nazwiska, ale ja się z tym po prostu w 100% zgadzam, o czym pan tutaj pisze i w jaki sposób. Może przeczytajmy też z myślą o nagraniu. Specjaliści, specjalistki związani z psychologią mówią jednoznacznie, zwracanie się do osób transpłciowych poprzez deadname wzmaga ich dysforię płciową. Nadrzędną kwestią, według mnie, pana Aleksandra, powinien być dobrostan osób uczących się, nie przepisy. I tutaj to, jak ja to jakoś rozumiem, to jest taka sytuacja, w której mówiliśmy wcześniej, że żeby zasady były skuteczne, to potrzebujemy je wspólnie wypracować, a tutaj społeczność szkolna i różne strony tworzące tę społeczność szkolną na razie są w takiej sytuacji, w której nie mogą wypracować tej wspólnej zasady, nie mogą się co do niej zgodzić, biorą argumenty jakby z różnych obszarów i jakby jest problem z wypracowaniem tej zasady dla szkolnej społeczności. I to jest trochę może ta sytuacja, jakby to ryzyko czy jakiś koszt, nie wiem, sytuacji, w której właśnie stawiamy sobie za cel, żeby zasady były wypracowane przez wszystkich. O, Tak, to tak to właśnie, jakoś to jest czytam, rozumiesz. nie, no bo to jest świetna w ogóle konkluzja, to o czym ty mówisz, tak? No bo prawda jest taka, i to jest zgodne z tym, o czym mówi pan Aleksander, no że mówiąc wprost i brutalnie, no tutaj się u nas miesza polityka z nauką i z psychologią. No, tak jest. Pewne zachowania, pewne normy to jest jedna sprawa i nauka. Po prostu, a tymczasem wjeżdża polityka z zupełnie innym zdaniem i jakieś zapisy zupełnie absurdalne. Także, no właśnie. Ja też się absolutnie tutaj zgadzam. Zresztą ja podlinkowałam tutaj Państwu na czacie i myślę, że skoro tego nie będzie widać na ewentualnym nagraniu, to nie wiem, gdzieś tam to nagłośnie, tak? Ale no przecież mamy na przykład taką, myślę, że dosyć już powszechnie znaną broszurkę Fundacji Transfuzja, tak? Która mówi o tym, w jaki sposób zwracać się do uczniów czy uczennic transpłciowych, tak? Czy generalnie jak w ogóle ich funkcjonowanie w szkole powinno wyglądać, tak, żeby czuli się w niej dobrze. Ja wysłałam też stronę zaimki.pl, gdzie mamy jasno wyjaśnione w ogóle kwestie dotyczące zwracania się do osób transpłciowych, czy niebinarnych, tak? Więc jakby tutaj takie kwestie. No i przede wszystkim etyka języka. To już jest szerzej, tak? Dotyczące tego, w jaki sposób mówić o osobach chorych psychicznie na przykład, tak? Czy o osobach w kryzysie bezdomności, o osobach o innym pochodzeniu etnicznym, tak, jakby tutaj różne kwestie, więc tu polecam sobie serdecznie tam zajrzeć. Natomiast ja myślę sobie, że wiele rzeczy to też jest pewna kwestia umowy społecznej, tak? I otwartości na doświadczenia. No jeżeli ktoś nie jest gotowy na to, żeby posiąść jakąś wiedzę i jakby zastosować się do tego, za czym podąża współczesna nauka, no to też nie mamy na to żadnego wpływu, tak? I wtedy w moim odczuciu należałoby pracować z osobą, która. No bo tak, nie zmienimy kogoś, kto po prostu zachowuje się w sposób przemocowy. Możemy zadbać o dobro wtedy osoby, która po prostu tej przemocy doświadcza, zabezpieczyć ją na wszystkie możliwe sposoby, ale niestety to jest wtedy taka sytuacja, w której my podejmujemy pracę z osobą doświadczającą przemocy po to, żeby ją zabezpieczyć i wyposażyć w narzędzia, które ją uchronią
przed braniem, że tak powiem, do siebie, tak? Przed jakby zaniżeniem poczucia własnej wartości. I myślę, że to jest niestety w takiej sytuacji jedyne rozwiązanie, jeżeli nie jesteśmy w stanie, no bo nie mamy wpływu na zmianę czyjegoś zachowania, jakby niczyjego, tak? Jedyne, na co mamy wpływ, to mamy wpływ na siebie. Natomiast to, co jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, no to jest jeszcze w ogóle wzmacnianie krytycznego myślenia, ale ja bym też zasadniczo tutaj odwołała się jednak do takich oddolnych działań, bo przecież jak mamy tego pedagoga, pedagogzkę, psychologa, psycholożkę, czy w ogóle jakichś fajnych, aktywnych nauczycieli, którzy chcą robić. Słuchajcie, co za problem jest zrobienia żywej biblioteki w szkole? Na przykład, tak, żeby zaprosić taką osobę, która po prostu w zwykłej rozmowie opowie o tym, w którym momencie w życiu była dyskryminowana, z jakiego powodu, czego doświadczyła, jak się wtedy czuła. To jest zupełnie inny wymiar. Jakby zwiększania świadomości społeczności szkolnej, niż jak, wiecie, przyjdzie ktoś i będzie mówił: słuchajcie, nie wolno tak mówić, bo to krzywdzi drugą osobę i tak dalej. Jakby poznając też doświadczenie pewnych osób, jakby budujemy w sobie większą empatię. Jest też taki fajny projekt Żywej Biblioteki Online, to jest Opowiedz się. Ja też tutaj podlinkuję. Naprawdę świetna sprawa. To są 5-7-minutowe filmiki. Zresztą tutaj CEO też dysponuje bazą filmów edukacyjnych, które można byłoby wykorzystać do zajęć z uczniami i uczennicami, czy z kadrą pedagogiczną, właśnie na szkoleniach rad pedagogicznych, gdzie moglibyśmy po prostu gdzieś rozwijać siebie w tym kwestii. No jeżeli ktoś nie chce się rozwijać, no to cóż zrobimy? No nic nie zrobimy, tak? Jakby to wtedy chyba trzeba też się zatrzymać, bo ileż można dawać z siebie, tak? Wtedy trzeba się zastanowić, jak można po prostu rozwiązać ten problem inaczej. I tyle. Ja też tak myślę i tak też jakoś tworzenie tych zasad antydyskryminacyjnych, ale właśnie nie tylko zasad, a takiej kultury funkcjonowania szkoły, rozumiem, że jest to jakaś taka pętla, w której te działania edukacyjne wzmacniające wspierają to, żebyśmy właśnie chcieli i rozumieli te zasady antydyskryminacyjne. A znowuż twarde zasady antydyskryminacyjne, definicje i takie ścieżki formalnego reagowania dają nam no, możliwość, narzędzie do zrobienia czegoś, kiedy, no nie wiem, tej empatii czy świadomości, wiedzy nam zabraknie, albo właśnie w takiej sytuacji, o której mówi Marta, ktoś po prostu nie chcę przyjąć tolerancji czy otwartości czy akceptacji jako zasady, chociaż mi też jest blisko do tego, co powiedział jeszcze Robert na początku, że czasami samo to, że my się nawzajem po prostu tolerujemy, już może być sukcesem, biorąc pod uwagę właśnie, w jak też często spolaryzowanym świecie funkcjonujemy, że czasami jakby ten poziom zero, że my po prostu pozwalamy sobie być tym, kim jesteśmy i nie dyskryminujemy się z tego powodu, jest sukcesem. Nie musimy jakby przy tym wszyscy być ze sobą w przyjaźni i pełnej akceptacji, po prostu nie robimy sobie krzywdy. I czuję, że to są takie dwa obszary, jakby te zapisy, twarde zasady i te działania edukacyjne, które się nawzajem jakoś wzmacniają i trochę jedno bez drugiego pozostaje, no właśnie, martwe, bo albo mamy te martwe zapisy, zasady, albo mamy, owszem, dobrze funkcjonującą grupę i wspaniałe relacje, ale oparte jest to tylko i wyłącznie na tym, że tutaj akurat te osoby się ze sobą spotkały, wypracowały jakieś zrozumienie i kiedy czegoś zabraknie, nie gwarantuje to praw mniejszości. Znaczy, zabezpieczenia praw mniejszości w każdej sytuacji tylko bazuje na konkretnych osobach. I jeżeli się nie jest w tej grupie, akurat w której panują te wspaniałe zasady, to można ucierpieć. Nie wiem, czy tutaj jasno to opowiedziałam. Ten model, który mam w głowie. Nie, no dosyć jasno. Chciałem jedną rzecz tutaj dorzucić. Ja mam takie doświadczenie, że to było fascynujące dla mnie. Im bardziej klasa była, czy grupa była zróżnicowana, tym tam tego typu problemów
wydawało mi się, czy tak mi się przynajmniej wydaje, że było mniej. To była dla mnie zaskakująca tak naprawdę sytuacja. To coś wspominaliśmy chyba o tym sobie rozmawiając wczoraj. No choćby z punktu widzenia religijnego, z punktu widzenia wyznania. Pamiętam, jak miałem po prostu przeróżne osoby w klasie różnych wyznań, a wiadomo, że na polskim omawia się teksty biblijne. I to było dla mnie najbardziej takie, wiecie, budujące i takie najfajniejsze lekcje, bo to było pokazywanie sobie zupełnie różnych tego samego tekstu biblijnego, pokazywanie sobie tego tekstu, interpretacji tego tekstu z różnych stron, bez żadnego takiego zadęcia, że tu ja mam rację, a ty jesteś gorszy, ty jesteś głupszy. I to było dla mnie, no, choćby na tym przykładzie, to było nieprawdopodobne. I no, także ze względów właśnie czy płciowych, czy także ze względów, nie wiem, także orientacji, tak mam wrażenie, że im bardziej ta klasa jest zróżnicowana, tym potem, bo finał jest przecież taki, że ci uczniowie, ci dzieci będą, oni pójdą w świat zaraz, po prostu. I mam takie wrażenie, że im bardziej te klasy były zróżnicowane, tym oni właśnie poszli sobie w tą, tak jak tutaj macie, że szkoła otwartości. No to przecież ta otwartość ma się tam, ona ma się dziać tutaj, ale ma się też dziać tam. Im bardziej ta różnorodna klasa jest tutaj, tym bardziej otwarty ten człowiek pójdzie w świat, bo to jest to, o czym mówiła Marta na początku, że właściwie wszystkiego tego typu zachowania biorą się z niewiedzy. Jeszcze dorzuciłbym tutaj lęk i strach przed. No to jest takie banalne trochę, ale strach przed tym, co jest nieznane i inne po prostu, nie? Zostało nam 10 minut, 9 właściwie, więc chciałabym jeszcze z Państwem tutaj sprawdzić, czy są jeszcze jakieś pytania albo jakiś wątek, który by chcieli Państwo poruszyć. Ja się cieszę, że tutaj Robert jeszcze to wyjął nam teraz na wierzch, bo rzeczywiście zależało nam na tym, żeby jeszcze o tym opowiedzieć, od takiej naszej intuicji, ale też myślę doświadczeniu tego, że różnorodność grupy jest wspaniałym zasobem, jeżeli chodzi o właśnie wypracowywanie zasad antydyskryminacyjnych, czy po prostu wypracowywanie takiej atmosfery, w której do tej dyskryminacji nie dochodzi. Ale sprawdźmy, czy tutaj Państwo jeszcze by chcieli o coś dopytać. To zachęcam do pisania na czacie, ewentualnie podzielić się swoim jakimś komentarzem, refleksją. A was w takim razie, żeby też nie było ciszy na antenie, poproszę o takie już przygotowanie sobie jakiegoś przykładu, jeżeli macie takie, którym byście się chcieli podzielić. O tym wracamy do tego wspólnego wypracowywania zasad, o jakimś jednym, nie wiem, narzędziu, metodzie, co wam się sprawdziło w takim właśnie wspólnym tworzeniu jakiegoś kontraktu grupowego, czy może właśnie konkretnie zasad antydyskryminacyjnych, nie z poziomu takiego ogólnego, tylko jakiegoś, nie wiem, struktury, narzędzia. Pytania otwierającego dyskusję. Jeżeli macie coś do zarekomendowania, to byśmy tutaj chętnie jeszcze zebrali pomysły. Bo tak czuję, że ten wątek nam cały czas wracał o tym współpracy przy tworzeniu tych zasad. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja potrafię wybrać jakieś jedno narzędzie, tak naprawdę, z którego gdzieś tam korzystam, ponieważ bardzo dużo moich działań, one się po prostu objawiają. Jakby w zależności od tego, z jaką grupą pracuję, z jaką trudnością na przykład się spotykam, tak? W zależności od tego, co ustalę. Znaczy, ja chyba zwróciłam uwagę, że najlepszą opcją jest jednak chyba rozmowa. Taka uczciwa, autentyczna rozmowa na temat tego po prostu, co się dzieje i jakby na tej bazie, czy jakby, wiesz, prowadzenie czegoś
rodzaju diagnozy potrzeb. Znaczy ja w ogóle wychodzę z założenia, że zaczynając od diagnozy potrzeb, jesteśmy w stanie odpowiedzieć wówczas na pewne oczekiwania. Na pewno nie wszystkie, ale wtedy jesteśmy, wiesz, no jeżeli miałabym mówić o narzędziach naprawdę takich konkretnych, to na przykład ja korzystam z Mentimetera na przykład, tak? Tutaj menti.com, no to jest takie narzędzie, którym sobie anonimowo zbieram na przykład informacje. Tak, ja myślę, że mogą to być na przykład metody, powiedzmy, no nie wiem, analiza SWOT na przykład, tak, która też może być wykorzystywana tak naprawdę w różny sposób. No tu możemy, jakby tych narzędzi jest mnóstwo i w zależności od tego, kto gdzieś tam sobie wybierze jakie, tylko pytanie, czy po prostu bycie w relacji, właśnie taka uważna obserwacja, rozmowa, czy to nie są współpraca z kadrą pedagogiczną, czy to nie są na przykład elementy, które nam naprawdę potrafią pokazać obraz pewnej społeczności, pewnej grupy klasowej, do której możemy kierować wtedy konkretne narzędzia, bo niezależnie od tego, do której klasy ja wejdę, ja już wiem, że ja pracuję z zupełnie innym zespołem, na zupełnie innych zasadach i to, że w klasie A mi się coś sprawdziło, to pójdę do klasy B i muszę zaczynać od nowa. Zupełnie coś innego robić, tak? Więc to wymaga ogromnej kreatywności, takiej umiejętności twórczego myślenia, twórczego działania, spontaniczności bardzo często, tak? W ogóle szybkości w myśleniu, tak? Czasem wchodząc do klasy trzeba mieć plan A, B, C, D, Z. Prawda? A i tak wszystkie się na przykład wysypią. Więc trudno postawić chyba na jedną rzecz, bo wiesz, ja czasem korzystam z Canwy, coś sobie razem robimy na przykład z dzieciakami, tak? Czy robimy coś w formie plakatu i sobie zapisujemy, czy są to na przykład właśnie jakieś infografiki, czy korzystamy z gotowych już narzędzi, które na przykład akceptujemy. Więc no, naprawdę bywa to bardzo, bardzo różnie. Okej. Okay. Wachlarz I to samo narzędzi, ale drugi, bo tak jak rozumiem, no podstawą jest tutaj to bycie w kontakcie i widzenie drugiej strony, dostosowywanie też formy pracy do tej drugiej strony i mnie jakoś porusza i jest mi bliskie temu, że takim narzędziem jest po prostu rozmowa i też nie mam jakoś potrzeby tutaj ozdabiania tego więcej, no właśnie, fajerwerków, że po prostu rozmowa może być doskonałą metodą na wspólną pracę przy zasadach. jeszcze tak przerwę, wiesz co, bo to jest też takie właśnie fajerwerki powiedziałaś i od razu z automatu uruchomiło mi się takie skojarzenie. Właśnie niedawno byłam na Laboratorium Dobrych Praktyk właśnie z CEO w Krakowie i tam mówiliśmy o tym, że naprawdę ten efekt wow nie zawsze jest potrzebny. I to nie chodzi o to, żeby ciągle wpadać na nowe pomysły, na nowe narzędzia, szukać po prostu jakichś w ogóle, wiecie, wow narzędzi, tylko czasem wystarczy wrócić do podstaw i to jest naprawdę bardzo dużo. My zapominamy o tych podstawach, które mamy. Mam nadzieję, że też to Państwo jakoś odczuwają jako budujące, że Mam nadzieję, że mamy to narzędzie, mamy tak, rozmowę. bo ja to powiem tak. Ja już nie mam właściwie nic do dodania, bo jak zadałeś to pytanie, to ja się wystraszyłem. To ja się wystraszyłem. Najpierw mówię, o Jezu, a ja to głównie tylko właśnie tam rozmawiam dyskusję. Po prostu Toczę. gadamy. I mówię, kurczę, co tutaj, o czym ja tu będę opowiadał, ale to już, no, to już mamy wszystko załatwione. Dziękuję. No dobrze, to podsumowujemy. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że też tutaj dla Państwa się znalazło trochę przydatnych rzeczy, czy właśnie może takich wspierających, budujących. Myślę, że wiele razy nam tutaj wybrzmiało to, że warto rozmawiać i że 1,5 godziny webinaru do takiego wniosku nas doprowadziło, ale że tak, że tutaj ta współpraca przy tworzeniu zasad może nam zaowocować po prostu tym, że będziemy chcieli się ich trzymać jako społeczność. Niemniej jednak równie ważne jest mieć jasno określone granice i te momenty, w których reagujemy mocno i wiemy, że
na jakieś zjawiska nie mamy zgody. Mamy też źródła prawa antydyskryminacyjnego w Polsce, do których też się możemy odwoływać i z których też możemy korzystać, tworząc takie zasady w szkole. I myślę, że jeszcze tutaj wróciłabym do tej jednej rekomendacji, że możemy sobie też dać prawo do porażki w tym, czy właśnie zakładania takiego poziomu zero, który już jest jakimś tam sukcesem, ale też do szukania różnych sojuszników, sojuszniczek w naszych działaniach, korzystaniu ze wsparcia ekspertów, ekspertek i nie zostawania samym w tym zadaniu przeciwdziałania dyskryminacji w swojej klasie i w szkole. Bardzo Wam dziękuję. Ja Dziękuję. dziękuję Ja też bardzo też za dziękuję. zaproszenie i Bardzo, za to. bardzo ciekawa rozmowa i miło spędzone popołudnie. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Dzięki.